Witam Was. Dzisiaj spotykamy się na następnych zajęciach z Natalią. Będziemy chcieli ustabilizować sobie tor jazdy, płynna jazda do przodu, zatrzymanie się, ruszanie, żeby będzie to takim wstępem do ćwiczenia slalomu wolnego i ósemki podstawowego zadania przy kategorii A1. Natalka, powiedz, jakie masz wrażenia, jak się czujesz po poprzednich zajęciach i jak one na Ciebie wpłynęły? No, wydaje mi się, że jest już trochę lepiej, jeżeli chodzi też właśnie o tą płynność jazdy, o zmianę biegów, jeżeli chodzi o te moje zakręty, to czasami dalej się pojawia jeszcze hulajnoga. Musimy na pewno nad tym popracować. I jeszcze chciałabym Wam, korzystając z okazji, bardzo podziękować za lajki, także Jurek, 4 godzinki. Zobaczymy, jak będą dalej zajęcia wyglądały. Zakładamy sobie kask, przygotowujemy się do jazdy. Nie mam kasku. Wisi? Proszę bardzo. Dzisiaj będzie drama. Rozpinamy, tak. Ja pomogę. Dzisiaj jestem specjalnej troski. Od strony nóżki sobie podchodzimy. Siadamy. Pamiętajmy, że na początku musimy złożyć podnóżek. Patrzymy, czy jest luz. Jest luz. Kontrolka wtrysku zgasła. Odpalamy. Na początku odpalamy, tak? Dopiero teraz dajemy sobie jedynkę, zmieniamy nogę. Oczywiście oglądamy się lewo, prawo. O, i spokojnie sobie ruszamy. Bardziej na lewą nogę musisz się prze... ciężar ciała na lewą nogę. I spokojnie, rozjeździ się, żeby sobie przypomnieć. Jedyneczka. O. Płynnie sprzęgiełko i jak ruszy, dopiero dodajemy gazu. Dobrze, i teraz spróbujemy sobie slalom między bramkami. Dobra, tam, od początku, tak, albo w tą stronę jedziemy. Jedź, to są bramki. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jeżeli zobaczysz, że nie zmieścisz się, to omiń tą bramkę, tak? Czyli zacznij sobie od tej pierwszej. Pierwsza, druga. Środkiem, musisz jechać środkiem, to nie omijasz, tylko to są bramki wjazdowe, w którą musisz wjechać, tak? Zaraz zobaczysz, poczekaj, o. Pojedź bramki, dobra? Bramki w slalom wjedź. O, i zaraz zobaczymy, zobaczysz, jak to wygląda. Mniej więcej, zobacz, o, jedziemy sobie tak jak stąd. Środek bramki łapiemy, brameczka pierwsza, brameczka druga. Trzecia, czwarta, piąta. O. I tak jak stąd jedziesz. Na jedynce, oczywiście. A jak jedziesz, na czym? Na jedynce. Musisz jechać na jedynce, żeby czym wolniej jedziesz, na razie, to musisz sobie spróbować na jedyneczce, tak? O. Bo to będzie za... Nie możesz jechać szybko. Musisz dostosować się do skręcania, tak? Spokojnie. Cyk. Już skręcasz. Cyk. Pierwsza, skręcamy. Druga, skręcamy. Trzecia, skro. A i z powrotem, i w drugą stronę, i tak samo sobie spróbujesz. Próbujemy slalom wolny, tak? Ale od początku, musisz od początku, nie możesz jechać od drugiej, od trzeciej bramki, od samego początku. No tak, bo to jest 5 bramek, tak? To jest 5 bramek, więc musisz jechać albo z jednej strony, albo z drugiej od początku. I jak najwięcej dokładać sobie tą bramkę. Przejechałam 3, wracam do tego i zaczynam od początku. Nie jedźmy drugiej i czwartej na wprost, bo to nic nie daje, bo to jest jazda na wprost. A tu nam zależy na tym, żebyś ćwiczyła technikę skrętu. Bo tutaj, jeżeli jedziemy pierwszą i drugą, trzecią bramkę, to wiadomo, że skręcamy w prawo, później skręcamy w lewo. Jeżeli pojedziemy pierwszą i trzecią i piątą, to pojedziemy cały czas na wprost. To nam nic nie da, tak?